Bajki nie piłem. Ja kiedyś przez miesiąc czasu nie jadłem mięsa, nie piłem alkoholu. Wiecie, jak to się skończyło? Nie. Latałem za waszą matką z siekierą. Dobra? Tak. A serio? Tak. Ale jak? Miesiąc nie piłeś? Dzień o Sina. Co to było na tych ścinach? Już tłumaczysz się, raz patrzę, co to było za rzeźnie na tych ścinach przerwa. Dobra, nie więcej się nagłubiłem pod wami. No ale co to było? No to było 6 flaszek na 3. No ale przed kościołem? A co w kościele mieliśmy pić? Ksiądz by wam powiedział. O, ksiądz, czyli 6 flaszek na 4. Ale ja was w życiu takich pijanych nie widziałem. Normalnie byśmy tłusto zjedli, to by się nic nie działo. A propos działa. Adaś, możesz mi wytłumaczyć jedną prostą rzecz? Czemu podpaliłeś ciągle ubranie? Bo mi kazało. Jak ci kazało? No normalnie, rozumiesz, to jest ze spokojnie przyszedł. Pierwsze ćwiartkę, nie? Ciotka przychodzi i mówi, Adaś, pal to! A co wy myślicie, że jestem idiotą? Że nie widziałem, jak wstrzykiwaliście alkohol do owoców? Teściowy zjadł 2 pomarańcze i tańczyła na stole! Bimbe! Ci dam bimbe zaraz. Daj mi. Nie dam ci tego. Nie rozpijaj wujka, no. Już bardziej się nie da. Byś szczęśliwy. Mnie to wczoraj już nic widzi. Michał, wiesz, ty się ekscytujesz, ale ja ci powiem jedną rzecz. Za 2 tygodnie nikt nie będzie o tym pamiętał. Jasne. No. Ja to zajmę, to nie. Ale wstyd przed teściami był jak pier ludziom, co? Michał, co powiem? Michał, twoi teściowie to akurat do mnie dzwonili. I bardzo dobrze zrobili. I zapraszali nas na poprawiny. I bezka. Ty dzwonisz. To mnie nie dzwonił.